Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Question and Answer. Jest to już czwarty odcineczek z waszych pytań. Tym razem będę odpowiadał na pytania, które były mi zadane na Facebooku, jak również pod ostatnim filmikiem Question and Answer trójeczką na YouTubie. Więc lećmy z pytaniami, żeby nie przedłużać. Czy jesteś szczęśliwy ze swojego trybu życia? I czy chciałbyś w nim coś zmienić? Powiem wam, że jestem szczęśliwy. Jedyne, co bym zmienił, to może troszeczkę mój kanał na YouTubie, żeby może nie był skierowany tylko i wyłącznie w kierunku Minecrafta, tylko jeszcze poruszał inne tematy. I może kamerkę dorzuciłbym o wiele szybciej do moich filmików. Resztę mam bardzo dobrze poukładaną. Większość z was oczywiście wie o tym, że mam już rodzinę, żonę, córkę, więc tutaj bym już nic całkowicie nie zmieniał. Ile średnio godzin spędzasz w pracy, a ile na nagrywaniu? Pytanie jest interesujące, gdyż jakby to wszystko teraz podliczyć, ile faktycznie ja czasu średnio w ciągu jednego dnia spędzam w pracy bądź na nagrywaniu, to wychodzą ciekawe liczby. Pracy różnie, od 8 do 10, tak można liczyć mniej więcej godzin. To jest taka normalna praca, nie związana z YouTube'em oczywiście. Jeśli ktoś z was by myślał, że YouTube to jest moja praca, nie, to nie jest moja praca, to jest moje hobby. I dlatego właśnie każda wasza aktywność, interakcja ze mną, czyli komentarze, łapki bądź udostępnienia motywują mnie do nagrywania. A jeśli chodzi o nagrywanie, to średnio dziennie poświęcam na to od 2 do 3 godzin. Jak sobie to teraz wszystko podliczycie, macie 12-13 godzin. Robota plus YouTube. Wychodzi wam jeszcze do tego 5 godzin na sen, bo przeważnie gdzieś koło tylu sypiam. Dzień się robi bardzo, bardzo krótki. Nie masz możliwości zmienienia z 24 godzin na 48, a dla mnie to byłby chyba odpowiedni czas. Jaką miałeś najgorszą sytuację? Ja wam powiem, co mi się kiedyś przydarzyło, jak byłem jeszcze mały, gdzie mój tata uczył mnie pływać. Że to były inne troszeczkę czasy, więc nauka pływania polegała na tym, brało się takiego osobnika, wchodziło się do jeziora i wrzucało się na głęboko wodę i mówiło się: płyń! Tą sytuację chyba wspominam najgorzej, bo kilka razy miałem tak, że poleciałem w dół, zachrzczusiłem się i musiałem się wtedy jakoś sam już ratować i dopłynąć, żeby oczywiście wyjść z tej wody. Tak uczono kiedyś pływać, więc to jest chyba ta sytuacja, którą najgorzej wspominam. Cały czas ją bardzo, bardzo dobrze pamiętam. Co twoja żona sądzi o tobie i YouTube? Czy byłeś kiedyś na takiej granicy, że chciałeś rzucić YouTube? Zacznijmy może od drugiego pytania. Czy miałem sytuację, gdzie chciałem kiedyś rzucić YouTube? Wiele, wiele razy. Głównie było to związane z małą aktywnością pod filmami, łapkami i ogólnie po prostu uznawałem, to co tworzy już nie ma większego sensu, nie ma zainteresowania i wtedy faktycznie miałem momenty, że przerywałem nagrywanie i przez jakiś czas się w ogóle nic nie pokazywało na moim kanale. Taki moment jest mniej więcej aktualnie, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja to robię dla hobby, więc każda wasza łapka mnie motywuje do kolejnych filmików i naprawdę, wierzcie mi, one pomagają każdemu twórcy, więc jeśli macie ochotę, nie zapominajcie na żadnym kanale o złapkowaniu filmików bądź ich udostępnieniu. Co moja rodzina sądzi o moim nagrywaniu? Uważają głównie, że to jest marnowanie czasu. Jak jest osobą już dorosłą, która pracuje, takie nagrywanie filmików to jest oczywiście dla nich trata czasu. Dla mnie, tak mówiłem, jest hobby, za to można byłoby pójść do normalnej pracy, normalnie płatnej, bo nie ukrywajmy, z YouTube'a nie wyciągam tyle, co bym mógł wyciągnąć z normalnej roboty, więc wiele razy już miałem taką sytuację, że po co w ogóle to robię, po co idę nagrywać, po co siadam, lepiej się położyć, spać. Już jak mówiłem, 5 godzin snu to jest troszeczkę mało, a niekiedy organizm się naprawdę wykańcza, więc jest niekiedy ciężko, ale zobaczymy, jak długo jeszcze pociągnę. Czy miałeś taką sytuację, że otarłeś się o śmierć? Oczywiście pomijam wszystkie sytuacje, w których nasi kochani kierowcy, niektórzy jechali jak jechali, że miałem kiedyś taką sytuację, że musiałem bardzo gwałtownie skręcać, bądź inne dziwne ruchy wykonywać, mogło to się skończyć tragicznie dla mnie. Ale oczywiście to pomijam, gdyż każdy z was to oczywiście prowadzi samochód, albo wasi rodzice, takie sytuacje również mieli. Ale miałem też taką sytuację, że wylądowałem w szpitalu na ostrym dyżurze, dosyć na poważnej sprawie. Tego co pamiętam, chirurdzy dawali mi około 50-40% na zgon. Tak, nie na przeżycie. Na zgon, tak było napisane na mojej karcie. Po prostu debes, jak to później przeczytałem, to się załamałem wręcz. Miałem taką sytuację nawet nie tak dawno. To był, jak dopiero rozpoczynałem na YouTubie.
Wtedy właśnie postanowiłem, że jednak będę kontynuował tą zabawę, gdyż to mnie troszeczkę uspokaja, relaksuje się wtedy, bo to głównie chodziło przez ten nadmierny stres. Miałem też później związane z tym kilka nieprzyjemności i do teraz czuję skutki tamtej operacji, ale no to było dosyć mocny dla mnie taki strzał, muszę wam powiedzieć. Wtedy można jak najbardziej powiedzieć, że otarłem się już o śmierć. Pokażesz swoje zdjęcie z dzieciństwa? Przeszukiwałem moje tutaj szafeczki, moje jakieś tutaj stare pamiątki. Trudno było mi znaleźć jakieś zdjęcie. Znalazłem jedno. Mam nadzieję, że ono wam wystarczy. Jest to zdjęcie, gdy byłem... Tu może pokażę gdzieś tak. O, mam nadzieję, że widać. Wiem, że jest pogięte ono, ale naprawdę nie mam swoich zdjęć z dzieciństwa. Kiedyś się nie robiło aż tak bardzo tych zdjęć. Byłem chłopczykiem, blondynkiem byłem, jak byłem jeszcze mały. Później ściemniałem do stanu, jak widzicie aktualnie. Taki mniej więcej brunet oczywiście, ale oczy zostały. Od początku miałem je niebieskie, bardzo, bardzo taki mocny niebieski. To jest jedyne zdjęcie, które takie mogę wam pokazać. Jeśli znajdę kiedyś jakieś inne, wrzucę je na mojego Instagrama, jeśli macie ochotę poglądać. Zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama SafeModTV, jak również na Facebooka o tej samej nazwie. Co cenisz w ludziach? Co cię w nich odpycha? Ostatnie dwa pytania, a tak naprawdę, szczerze mówiąc, chyba najważniejsze. Bo właśnie w ten sposób możecie się dowiedzieć, co w ludziach właśnie jest dla mnie najważniejsze. Jakich ludzi, no po prostu ja nie toleruję, albo mam do nich bardzo szorstki, zimny stosunek. Co w ludziach cenię? Na pierwszym miejscu jest według mnie chyba szczerość. Nawet jeśli jest ona negatywna dla mnie, ale oczywiście powiedziana w taki sposób, żeby nie była typowym hejtem, czyli rzuceniem się na kogoś z łapcami. A co się z tym wiąże? Oczywiście prawdomówność. Nie lubię być okłamywany. Jeśli ktoś mnie raz okłamie, później jest mi bardzo trudno się takiej osoby przekonać. Kilka osób się już o tym przekonało, że kiedyś mnie okłamali i od tego czasu nasze stosunki są takie zimne, a kiedyś można byłoby powiedzieć, że coś więcej mógłbym takiej osobie przekazać. I od razu, co cię w ludziach odpycha? Kłamstwo, czyli jeśli ktoś mnie okłamie, ma przechlapane, tak jak mówiłem. To jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Ale oczywiście, kłamstwa nie możecie wykryć na początku, więc co tak naprawdę jeszcze może mi odpychać w ludziach? Jest to cwaniactwo, arogancja. Te dwie cechy chyba są najbardziej dla mnie irytujące, czyli jeśli ktoś po prostu jest takim typowym cwaniakiem, czyli uważa siebie za bóstwo, za najlepszego itp. itd., to jakoś do takiej osoby się nie potrafię przekonać. Wydaje mi się, że chyba większość z was te cechy chyba bierze pod uwagę. No i dobrze, to by było na tyle z waszych pytań. Jeśli macie dla mnie kolejne pytania, możecie zadawać je na Facebooku, na mojej grupie zamkniętej u techników, jak również pod tym filmikiem. Wszystkie będą brane one pod uwagę. Zapraszam was bardzo serdecznie do polubienia mojego fanpage'a, wbijaniu się do mojej grupy zamkniętej techników, jeśli chcecie mieć większy kontakt ze mną, bo tam oczywiście wy będziecie mogli zadawać swoje pytania i wchodzić w dyskusję ze mną, jak i z innymi technikami. Zapraszam was również na Instagrama, gdzie wstawiam fotki i jeszcze jedna informacja. Zapowiada się 22 sierpnia meetup we Wrocławiu. Tam postaram się być, jeśli ktoś z was planuje tam być, tym bardziej wbijajcie się na Instagrama, gdyż tam będą informacje, w którym miejscu aktualnie się znajduję. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, pamiętajcie o swojej aktywności i do zobaczenia już w kolejnym vlogu Question and Answer, bądź normalnej grze. Na razie.